PiS dzisiaj złożył wniosek o unieważnienie wyborów w dwóch okręgach wyborczych w Koszalinie i w Katowicach, w których wygrali kandydaci opozycji w wyborach do Senatu. To jest w ogóle skandal to, co robi PiS, bo w każdej obwodowej komisji wyborczej, która liczyła głosy w wyborach do Sejmu i Senatu, zasiadali przedstawiciele PiS. Głosowanie odbywało się w ten sposób, że każdy z członków tejże komisji widział, jak oddane są głosy na poszczególnych kartach. I na koniec zsumowano, policzono, przekazano te karty via właściwe urzędy gmin do Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie. I z tego zliczania jednoznacznie wynika, że w wyborach do Senatu mam zaszczyt uzyskać jak największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów do Senatu. PiS, prowadząc wprost walkę, wojnę, po pierwsze ze mną, a po drugie po tym 10 czy tam 8 dniach od wyborów, gdy okazało się, że nie da się przekupić żadnego z senatorów opozycji, postanowił wykonać kolejny krok, unieważnić wybory w dwóch okręgach wyborczych, co ma pozwolić na to, żeby PiS uzyskał większość w Senacie. Ewidentnie widać, że w tym przypadku PiS-owi zależy na przejęciu Senatu nie na podstawie woli wyborców, woli Polaków, tylko na podstawie własnych instrumentów prawnych. To jest skandal. Gdyby tak się stało, to oznacza koniec demokracji w Polsce. To oznacza, że nie Polacy będą decydować o wynikach wyborów, a będzie o tym decydować Kaczyński bądź jakiś inny kacyk zasiadający na ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie PiS. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że do tak skandalicznej sytuacji nie dojdzie, ale gdyby rzeczy skandaliczne miały potwierdzenie w przyszłości, to jestem przekonany, że Polacy również na to nie pozwolą. I ostatnia rzecz, bo gdyby rzeczywiście kwestionować wyniki wyborów, to dużo bardziej należałoby zakwestionować wyniki wyborów do Sejmu, bo przecież opozycja uzyskała w liczbach bezwzględnych dużo większe poparcie niż PiS, a na końcu w mandatach to PiS będzie miał 235 posłów, więc jeżeli PiS cokolwiek chce weryfikować i sprawdzać, niech zacznie sprawdzanie od siebie, a więc od wyników wyborów do Sejmu.